I oddaję głos Eli, która wyszła. Więc ja, projekt uchwały jest negatywny, dlatego, gdyż nie ma tutaj w komisji żadnej apteki, która by działała u nas, ale niestety, proszę Państwa, wyraziły tylko zgody na pracę w systemie ciągłym, całodobowym, wyraziły zgodę tylko te 6 aptek, które jest. To ja mam pytanie, dlaczego opiniujemy negatywnie coś, na co po pierwsze nie mamy wpływu, po drugie zależy od samych aptek. Oczywiście. To jest tak, jakbyśmy opiniowali negatywnie otwieranie sklepów spożywczych od 8 do 20. Może by to w ogóle opiniować. Ja uważam, że negatywnie nic nie skóra. Dobrze, po kolei pan Mariusz. W ogóle musimy się tym zajmować. Tradycja od lat, która jest absolutna. Powtarzalna. Negatywna. Tak, no ale bez sensu. Czy w myśl wypowiedzi pana Mariusza możemy po prostu nie opiniować tego? Nie, bo robimy z siebie idiotów tak naprawdę. No, jakie mają konsekwencje? Ale tylko kierownicy się, ale jest pisane. Żadne. No to nie zajmować się tym koniec. Efekt będzie ten sam, że nie będzie apteki to. One będą. Znaczy nie będą, tylko te 6, które zgodziły się i koniec. A czy ona będzie u nas, czy nie u nas, no to już trudno, nie mamy na to wpływu. Ważne, żeby były. Będzie na galę. No, no to tak jest. Ja jest na gala, to fakt. Ona jest od X lat tam. Oczywiście. Bo tam jest jeszcze. Dlatego ja tłumaczyłam, że to jest bez sensu. Właśnie to jest zaskakujące, że na Rusikowskiej całodobowe przyjmowanie, ale całodobowy lekarz. Ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Ale mówimy tylko o aptek. Ja proponuję, żeby się nie zajmować tym tematem. To każdy może nie zagłosować. Ja uważam, że powinna być opinia pozytywna, bo to i tak nic nie zmieni. Oczywiście, że nie. Ale uchwała komisji była, że jest negatywna, tak? Komisja. Czyli głosujemy uchwałę pod tytułem opinie się negatywnie. Przewodniczący odniósł się do tego. No bez przesady, to nie wiem. Zajmiemy temat poważnie. 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 No to na poważnie głosujemy. Kto z Państwa jest za negatywną opinią dla rozkładu aptek? Nie widzę, kto z Państwa jest za pozytywną opinią. 4. Kto z Państwa się wstrzymał? 2, 3, 4, 5, 6. W takim razie 4 za, 6 wstrzymujących, a przepraszam, 5 za. 6 wstrzymujących, pozostaje nie głosowanie. No to przeszło. Co negatywne, no nie wykupiajmy się. Pozytywne. Ale takie kierownikiem głosowanie. Aha, dobra. No. Dobrze, to teraz pozytywne. Proszę nie głosowanie, nasze głosowanie. Chyba, że jeszcze raz zrobimy głosowanie. Nie, Łukasz nie głosował, bo nie chciał głosować. Aha, Łukasz, ja tak nie mogę powiedzieć, no to jest w porządku. Nie, nie, jest w porządku, Łukasz, ja nie głosowaliśmy. Ja też nie głosowałem. Ja głosowałem za. No to były 4 za, nie wiem, boli 4. Dobra, to zrobimy reasumpcję głosowania. Dobra, jeszcze raz. Czyli głosujemy jeszcze raz. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią, znaczy za negatywną opinią, czyli za poparciem uchwały dla rozkładu aptek? Proszę o podniesienie ręki. Nikt. O, pani ma teraz. Nie, no dobra, znowu będziemy mieli tak 12. I potem pani ktoś mi tu powie, że robiliśmy tyle razy głosowanie, aż nie wynik. Dobra. Słuchajcie, jeszcze raz, ale teraz na spokojnie wytłumaczę, o co chodzi. Dobra, jest dużo czasu, nie? Później jest. Tak, słuchajcie. Głosujemy uchwałę, która zgodnie z propozycją komisji z negatywną opinią dla tej propozycji, która została przedłożona. Więc tak, czy kto głosuje za, to głosuje za negatywną opinią, czyli za projektem uchwały. Ten, kto głosuje przeciw, głosuje przeciwko temu. Więc kto z Państwa jest za negatywną opinią, proszę o podniesienie ręki. 1. Kto z Państwa jest przeciw negatywnej opinii? 5. Na pewno. Kto z Państwa się wstrzymał? 3. Nie, zaraz. Pani Małgorzata dwa razy głosuje. Nie. 3.
Nie, za pierwszy raz pani podniosła jako teraz jedyna. Teraz ja podniosłam. Nie, naprawdę. Że przecież ja nie podniosłam do mnie. Teraz podniosłam. Możemy to sprawdzić na tym nagraniu? To jest za wysoko kamera i nie będzie widać ręki. Proszę sprawdzić. Teraz się nie da tego sprawdzić. Musiałabym na komputerze. Nie da się. Nie da się? Ja nie mam czasu na to, żeby się pani będzie mieć na gala i tak dalej. Dobra, okej. Okay. To w takim razie... Nie przyjęliśmy uchwały. Nie przyjęliśmy uchwały. Znaczy, tak, z grubsza to tak, tylko że teraz. Dobre, bo nie wiem, jaki jest rozkład głosów dalej. Nie podzieliliśmy. Bo osoby nie głosowały, nie to się pojawiło. Jest, ale jak ja powiedziałem, to jest za tym, mam na 90% przekonanie, że pani podniosła rękę, a potem kto się wstrzymał, to pani chyba też podniosła rękę. Nie, nie. Jestem w kropce. Nie. To kto podniósł rękę za? Dlaczego? No, jeszcze raz. No ja miałem to zgodę mamy. Kto podniósł rękę za? Za pierwszy raz nie podniósł, za drugi nie podniósł. Nie podniósł. Dobra, pooglądamy sobie na internecie później, a teraz będzie reasumpcja głosu. Jeszcze raz. I teraz tak. Kto z Państwa jest za przyjęcie projektu uchwały z negatywną opinią, proszę powiedzieć. Tak, pani ma być podniosła, wreszcie. Tak, tylko proszę Państwa, teraz kto jest za, przeciwko negatywnej opinii? Nie. Kto jest przeciwko, czyli kto przeciwko uchwale? A przeciwko uchwale. Proszę o podniesienie, kto jest przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz. I kto się wstrzymał do głosu? Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Jeden nie za. Nie przyjęliśmy tej uchwały. Cztery, przeciw. Wtedy przeciw i wstrzymujące. I teraz sprawdzimy, jak musimy postawić uchwały na pewno w dzień po. Uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Jest. Czyli kworum jest na pewno, jeśli chodzi o sposób głosowania. Zwykła większość to jest większość, gdzie mamy... 13 jest na sensie. Więcej za niż przeciw, a w takim wypadku wstrzymujące się nie liczą się do tych przeciwnych. Czyli de facto uchwała została odrzucona. Jest odrzucona negatywna opinia, w związku z tym głosujemy pozytywną opinię. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią dla proponowanego rozkładu aktek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto z Państwa jest przeciw pozytywnej opinii? Jeden. Kto z Państwa się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Czyli przyjęto pozytywną opinię. Brawo. Pozostanie głosowali tam.